Cześć, cześć! Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku serii Najdłuższa Podróż. No i co? Już uratowaliśmy, słuchajcie, naszego strażnika, właściwie Adriana, możemy tak go nazywać, przecież to jest już prawie nasz kumpel. Mamy go zastąpić w robocie, słuchajcie. April będzie robiła drugą zmianę w wieży strażnika. Przez najbliższe 1000 lat, no to szmat czasu, co nie? Musimy się z tym zgodzić, że to faktycznie oj szmat czasu. No dobrze, ale co teraz? Teraz myślę, że musimy tutaj odpuścić temu tutaj strażnikowi przyśluzi i zobaczyć, co tam ciekawego jest. Odwołać. Kontrola, zrozumiałem. Idę na przerwę, bez odbioru. A jak idę, chłopie, odpocznij sobie. Nie można cały czas pracować. Teraz tak, tu jest... Muszę znaleźć miejsce, gdzie można bezpiecznie zostawić Adriana, kiedy ja będę się zastanawiać nad tym, jak nas stąd wydostać. Aha. Nie mam pojęcia, gdzie najlepiej zostawić Adriana. No dobrze, tam był daleki korytarz, tu chyba musimy iść. Zaraz się dowiem. Dobra, nie, tu będzie ładownia, ale tu jest ten strażnik, a tu jakiś jest... przejście. No nie. Możemy oczywiście kazać temu tutaj odejść. I możemy oczywiście zobaczyć, co tam w tej ładowni jest. Czy jest coś pożytecznego? Czy aktualnie nic? O, ale my sobie pójdziemy jeszcze tutaj dalej. Do śluzy powietrznej. Może jakoś uciekniemy. Adrian tam sobie idzie, drepta powolutku. Chciałby odpocząć, na pewno chciałby odpocząć, słuchajcie. Po 1000 lat ciężkiej pracy, bez 15-minutowej przerwy, myślę, że też chcielibyście odpocząć. Że coś się dzieje, straciliśmy kontrolę chwilowo nad April. Z tego co wiem, te wrota do krainy strażnika, tunel czasoprzestrzenny czy coś takiego, są gdzieś niedaleko tej stacji. Masz rację. Niedaleko tego metalowego pudła. Czuję to. Wrota mnie wzywają. Są może o dzień drogi piechotą. Polecimy o wiele szybciej. Zostań tutaj, a ja wszystko przygotuję. Nigdzie nie odchodź, dobra? Dobrze. Uwierz mi, zdecydowanie nie mam zamiaru się stąd ruszać. To miejsce mnie przeraża. No nie dziwię się. 1000 lat temu trochę inaczej ziemia wyglądała. Adrian zachowuje się bardzo cicho. Dokładnie tak, jak mu mówiłam. No, usłuchany chłop, no. Poczekaj tutaj. Spróbuję znaleźć jakiś sposób, żebyśmy się mogli dostać w pobliże wrót. Tu mamy jakiś żółty przycisk. April, naduź natychmiast. Nie wiem, co to znaczy, może jakiś alarm albo wystrzel coś. Wystrzel sondę. A. No, co tam, praskę śmierć, nie? Koza ma to z głowy, słuchajcie. Rozglądam się. Tutaj, słuchajcie, nic nie ma już ciekawego. Aha, o, no właśnie, coś mi tutaj śmierdziało. Tu są jakieś jeszcze inne przyciski. No, dobra, czerwony przycisk. Umieść pracownika w sondzie. Blisko. Wystrzel sondę. Wystrzel sondę. To jednoosobowa sonda używana do lotów poza stację, w czasie których dokonuje się drobnych napraw i chyba czyści okna. Kiedyś w szkole latałam na symulatorze podobnej sondy.
fajne te szkoły będą w przyszłości. To jednoosobowa sonda. W sumie szkoda, że w szkole na przykład na informatyce czy coś, czy w ogóle nie ma takiego przedmiotu, nie? Symulator jazdy samochodem. W ogóle mało jest symulatorów jazdy samochodem, nie? Przecież jak byłby taki naprawdę dobry symulator zrobiony, może są, jeżeli są, to możecie mnie śmiało o tym poinformować. Wiecie, jeżeli to naprawdę można sobie zaoszczędzić. Umieść pracownika w sądzie. Wystrzel sondę. Patrzę, czy coś tu jeszcze mamy. Umieść pracownika w sądzie. To jednoosobowa sonda. Filtr tlenu. A niech to, brakuje filtra. Aha, brakuje filtra. Filtr tlenu. No dobrze, coś tu Adrian powie. Zachowuje się bardzo cicho. Dokładnie tak, jak mu mówiłam. Może w ładowni, tam jeszcze mamy opcję ładowni. Trzeba tam iść sprawdzić, może tam czekaj będzie tutaj. Filtr. Spróbuję znaleźć jakiś sposób, żeby... Dobrze, to już rozmawialiśmy o tym. No to chodźmy spróbować faktycznie w tej ładowni. Może tam jest coś ciekawszego. I znowu tutaj, do centrum dowodzenia. Prawie całą stacją, co nie? No, przesadziłem. No dobrze, kolego, wracaj. Centrala, przyjąłem. Wracam na posterunek. Bez odbioru. A tu kolega z ładowni. Centrala, zrozumiałem. Idę na przerwę. Bez odbioru. Patrzcie, czyli tu musimy być my tutaj. Dopiero teraz powiem szczerze, jakoś zauważyłem, że tutaj tak wychodzimy i tu do ładowni, tu blok więzienny, przejdziemy dalej przez blok więzienny, to do śluzy. Fajnie to jest zrobione. Musimy znaleźć, słuchajcie, filtr tlenu. Biegnie, biegnie April. No już zbliżamy się dużymi, dużymi krokami do niestety końca naszej gry. O Boże! To zajmie wieczność! Tu na górze jest T11, a na dole V413. April, nie wiem, czy jest sens tam iść, nawet nie wiemy, czego szukamy. T34102 i 103, od D99-1 do 4 i E20-19. Aj, Q45-30, 31 i 33. Ciekawe, co się stało z 32. No właśnie. Potem idzie L93, L94 i L108. Co my tu jeszcze mamy? Jakiś komputer może nam pomoże. To baza danych zawierająca spis wszystkich części przechowywanych w tej ładowni. Poszukam tylko filtru tlenu, którego potrzebuję. Dobry pomysł. Sondy, części zamienne, filtry tlenu. Bingo! Przechowują je pod numerem L109. L109. Okej, okay. Tu chyba strasznie było... Strasznie dużo skrzynek. Może tu? F202-1. Dobra, nie bardzo. G34-15 i 16. R190. R 9,52 i A69,6. To może tutaj. No nieźle, nie zazdroszczę, April. Od G42,1 do... Cały ten rząd to seria G42. Jakiś popularna rzecz G98, 10, 13.
i L 10, 10, 11 i 12. Strasznie dużo skrzynek. I jeszcze od E 14, 89 do 102 i L 10, 9. L 10, 9 tak. To ta skrzynka. Dobrze, że April pamięta. No i mamy filtr tlenowy do kapsuły naprawczej. No dobrze, no to teraz już biegnijmy do Adriana, słuchajcie. Mamy filtr tlenu, mamy tam uwolnioną tą kapsułę, czy jakby to powiedzieć, tą sondę, tak? Naprawczą, mam nadzieję, że ona wystarczy, że ma taki zasięg, że dolecimy do krainy strażnika i zasiądziemy na zacznym stanowisku. Chociaż powiem wam szczerze, ale w sumie tak jak April, bałbym się bardzo. Wyobraźcie sobie, że musicie zająć jakieś stanowisko na najbliższe 1000 lat. Cały, tak jak Adrian, tak? Przyszedł, wszystko go przeraża. Nie ma już rodziny, przyjaciół, nikogo. Przecież świat przez 1000 lat zmienia się astronomicznie. Dobra, wracaj chłopie do roboty, ile można lenić się. Wracam na posterunek, bez odbioru. A ty kolego, na przerwę. Brala, zrozumiałem, idę na przerwę, bez odbioru. No dobra, lecimy. Dobrze, dobrze poszedłem, a źle wyszedłem. Ale mi się powiedziało, nie? Do śluzy powietrza, słuchajcie. Powietrznej. Przepraszam. Filtr tlenowy do kapsuły naprawczej. Mam nadzieję, April, że umiesz to dobrze zamontować, żeby ani ty, ani Adrian się nie udusili tam. Dobrze, pali się na zielono chyba, mimo wieków minionych od naszych czasów. Chyba ciągle zielony oznacza, że coś działa, a czerwony, że jest jakaś awaria. To jednoosobowa sonda. Przelatałam kilka godzin na symulatorze podobnych cacek. Są szybkie i łatwo się nimi steruje. No to dobrze, Adrian. Skakuj, chociaż w sumie nie. Skąd Adrian miałby wiedzieć, jak to się tym kieruje? Wejdź do tej maszyny. Co to jest? To sonda. Taki egzoszkieletowy skafander kosmiczny. A niech to. Przecież i tak nie masz bladego pojęcia, o czym mówię. Wystarczy, jak będziesz wiedział, że to cię ochroni, kiedy będziemy zmierzali w stronę wrót. Jak się tego używa? Tego się nie używa. Przynajmniej ty nie musisz się o to martwić. Polecę zaraz za tobą, a potem cię przechwycę. Razem przelecimy przez wrota. Rozumiem. Jeszcze jedno. April? Kiedy znajdziemy się w krainie strażnika, możemy się przez przypadek rozłączyć. Dlatego muszę cię ostrzec. Przed czym? Zanim dojdziesz do studni stworzenia, czekają cię 3 próby. Jeszcze jakieś próby? Myślałam, że teraz, gdy mam już dysk... Dysk jest tylko kluczem. To jedynie kopia dysku, który uległ zniszczeniu, kiedy opuściłem wieżę. Będziesz musiała udowodnić przed równowagą, że zasługujesz na to, żeby zostać strażnikiem na następne 1000 lat. No dobra. W takim razie powiedz mi, co to za 3 próby? Pierwsza próba to próba mocy. Musisz pokonać potężnego wroga, używając swoich talentów bojowych i magicznych. Świetnie. Nie mam żadnych talentów bojowych, a tym bardziej magicznych. A druga? Tośmy przepadli. Druga próba to próba ducha. Musisz się zmierzyć z tym, czego boisz się najbardziej. Z mrokiem, który jest w twoim sercu. Pająkami? Może nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, czego się najbardziej boisz. To jest zamknięte w twoim sercu. Trzecia próba to próba materii.
Żeby się dostać do studni stworzenia, musisz pokonać przeszkodę pozornie nie do przebycia, używając wszystkich możliwych sposobów. To chyba będzie najłatwiejsze, więc to tylko tyle. Mam przejść przez te próby i wszystko załatwione. Tak. Jak już mówiłem, możliwe, że nie będzie mnie z tobą po drugiej stronie. W takim wypadku będziesz musiała iść w kierunku wieży. Dobra, zrozumiałam. Teraz śpieszmy się, zanim ktoś nas tu znajdzie. Wejdź do sondy i nie bój się, będę zaraz za tobą. No i lecimy, słuchajcie. Już naprawdę zaraz będzie ostatni akt naszej najdłuższej podróży. Kolejny. No i pięknie ta stacja wygląda z daleka. A oto i April. I gdzieś tam musi być. Jest i przestraszony zapewne. Adrian. Pewno śmiertelnie wystraszony. Muzyczka nam tutaj przygrywa, miła. Pytanie, gdzie są te wrota strażnika, co nie? Ja bym się zgubił. Chyba są. April, teraz to już tylko leć w stronę światła. Zazwyczaj to jest kiepskie miejsce, ale... Nie tym razem, nie tym razem. O, trzecia sonda. Ktoś chyba postanowił polecieć za nami. Trzynasty, ostatni rozdział pod tytułem Najdłuższa podróż, słuchajcie. Halo, jest tu kto? W porównaniu z tym miejscem, Arkadia była mi mniej więcej tak obca jak własna sypialnia. Niebieski piasek. Takie coś widziałam chyba tylko u Picassa. No Picasso to był niezły gościu. Namalował 3 kolory na jednym płótnie i tam warte setki milionów dolarów. Jakbym wiedział, to sam bym coś takiego namalował, co nie? No dobrze, zobaczmy, co April tutaj nam naskrobała. Że no wygląda na to, że zostaliśmy sami. Tam jest jakaś wieża. To musi być wieża strażnika. Albo jest bardzo mała, albo znajduje się bardzo daleko. A z tego, co wiem o równowadze, to pewnie będzie to drugie. Chyba czeka mnie długi spacer. Nie pamiętam, jak wylądowałam. Przypominam sobie tunel czasoprzestrzenny, skok przez wymiary, a potem to. Sonda jest uszkodzona. Chyba nie będę już mogła jej użyć. Chyba przez najbliższe 1000 lat, April, nie będzie trzeba. No dobrze. Myślę, że zakończmy już dzisiaj ten odcinek. Zapraszam was od razu na ostatni odcinek z najdłuższej podróży. Na ten kolejny będzie już naszym ostatnim. Dojdziemy tam do tej wieży i będzie dosłownie ostatnia scena naszej, według mnie, myślę, że według was też, epickiej przygody. No dobrze, ja wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, za to, że byliście tutaj ze mną, że razem przeżywamy cały czas, jeszcze tą końcówkę mamy, tą historię April Ryan. No i mimo iż powiem wam szczerze, że znam tą grę,
ale już nie mogę się doczekać, co tam się wydarzy, co tam się wydarzy na sam końcu. Myślę, że czujecie podobnie. Ja już was dzisiaj dłużej nie zatrzymuję, zachęcam jeszcze tylko do zasubskrybowania kanału, kliknięcia czerwonego przycisku, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić końcówki najdłuższej podróży, ostatniego odcinka najdłuższej podróży, jak i oczywiście innych gier na kanale. Zaraz po najdłuższej podróży muszę się gdzieś tam trochę zastanowić i oczywiście zagramy w jakąś inną, kolejną grę. Nie mówimy pas, nie mówimy jeszcze pas, jeszcze sobie na pewno w niejedną grę pogramy. Ale o tym myślę już będę w następnym odcinku dokładnie mówić. Pamiętajmy, że jest jeszcze dwójka, jak i trójka najdłuższej podróży. Raczej nie będziemy grać w nią od razu, ale na pewno nie zapomnimy i kiedyś wrócimy tutaj. Ale na razie skupmy się na tym, co jest tutaj. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia w ostatnim odcinku. Cześć!